Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i dziś znów spotykamy się w klimatach, tematach Cyberpunk 2077, o którym moglibyśmy długo opowiadać z perspektywy tego, co twórcom wyszło, jednak w takiej sytuacji ominąłby nas wątek optymalizacji gry. Niestety ta pozostawia wiele do życzenia, ale tam, gdzie noga powinęła się twórcom, na szczęście z ratunkiem przychodzi technika DLSS od NVIDII, dostępna na kartach GeForce RTX. I to sporym ratunkiem, bo w wielu przypadkach moglibyśmy zapomnieć o płynnej rozgrywce. Nie wdając się w szczegóły, technika DLSS pozwala na uzyskanie zdecydowanie większej liczby klatek, zazwyczaj bez większego wpływu na jakość generowanego obrazu. Co więcej, w niektórych przypadkach uzyskujemy ten obraz jeszcze lepszy niż w natywnej rozdzielczości ze standardowym antyaliasingiem. Zresztą przejdźmy do przykładów. Większą płynność rozgrywki otrzymujemy dzięki renderowaniu scen w niższej rozdzielczości, a następnie przetworzeniu do wyższej. Choć to w dużym uproszczeniu, bo część próbek do nauki sieci neuronowej jest pobierana z rozdzielczości 16K. Co istotne, nie mamy tu do czynienia ze standardowym upscalingiem, gdzie na niższą rozdzielczość narzucony jest filtr wyostrzający, co w efekcie niewiele pomaga i łatwo zauważyć, a zaawansowaną pracę uczącej się sztucznej inteligencji wykorzystującej dedykowane temu zadaniu rdzenie Tensor. Jak to wygląda w praktyce, możemy zobaczyć na ekranie. Cyberpunk umożliwia nam kilka opcji pracy DLSS, ale sam polecam celować w tryb jakość, gdzie w stosunku do natywnej rozdzielczości ten obraz jest bardzo zbliżony, a już sam skok wydajności jest niesamowity. Choć ostatecznie zależy wiele od rozdzielczości, w jakiej gramy. Im ta jest wyższa, tym niedociągnięcia kolejnych opcji DLSS są mniej zauważalne, i na przykład przy 4K spokojnie możemy zainteresować się trybem zbalansowanym. Na ten moment mamy już drugą odsłonę techniki DLSS, która wnosi spore ulepszenia względem pierwszej wersji. Jeżeli ktoś nie sprawdzał, jak to teraz działa, to polecam nadrobić zaległości, żeby czasem nie bazować na starych opiniach z 1.0. Tam efekt końcowy pozostawiał wiele do życzenia. Inna sprawa, że każda aktualizacja sterownika GeForce dostarcza nowe dane z tysięcy próbek przeanalizowanych między wydaniami, dlatego efekt dla danej gry może być z czasem jeszcze lepszy. Ostatecznie przypuszczam, że mimo iż już teraz działa to naprawdę dobrze, to kolejne edycje przyniosą coś przełomowego. Podobna sytuacja jak z enkoderem NVENC, gdzie pierwszą odsłonę można było traktować najwyżej jako ciekawostkę, druga już jako realne rozwiązanie szybszego enkodowania, choć z dużymi kompromisami, a obecne osiągnęły to, co kilka lat temu uważano za niemożliwe i przewyższają enkodowanie software'owe. Dlatego też trzymam kciuki za DLSS, bo jeżeli realnie myślimy o liczniejszych klatkach dla wyższych rozdzielczości w zasięgu najbliższych lat, to może być to najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu zarówno pod względem jakości obrazu, jak i wydajności samej gry. No to co, kolejna dawka wiedzy za nami, a przy okazji dzięki za to, że jesteście. Wykład prowadził dla Was Korle, trzymajcie się, hej hej!